tvpodkarpacie.pl. Sanocki Dom Kultury wzbogacił się o nową technologię projekcji filmów. Już od 5 lipca turyści, a przede wszystkim mieszkańcy Sanoka i ich goście będą mogli cieszyć się nową i zarazem najwyższą jakością emitowanych filmów. No ja już jestem starożytnym dyrektorem, w związku z tym już po raz trzeci otwieram kino w Sanockim Domu Kultury. Najpierw były projektory łukowe, później analogowe, a teraz mamy kino cyfrowe 4K 3D. I muszę się pochwalić, że za każdym razem mi to sprawia ogromną przyjemność, zwłaszcza, że z wykształcenia jestem filmowcem i myślę, że dzisiejsze otwarcie tego kina, właściwie pokaz premierowy, będzie ważnym wydarzeniem dla naszego miasta. Państwa sprzęt oferuje obraz o rozdzielczości 4 razy większej niż w standardowych kinach cyfrowych. Czyli krótko mówiąc, obraz jest dużo bardziej dokładny i widać nawet najdrobniejsze zmarszczki na najpiękniejszej buzi wspaniałej aktorki. 4K i 3D dotarło do Sanoka i to jest dla mnie bardzo budujące. Dzisiaj chcemy tylko zachęcić Sanoczan, żeby skorzystali z tego, co jest wielkim udogodnieniem. Już nie trzeba jeździć do dużych miast, mamy to wszystko u siebie w Sanoku. Zapraszam, jestem dzisiaj szczęśliwy. Dzięki możliwości korzystania z najnowszego standardu rozdzielczości filmów cyfrowych oraz systemu 3D, popularny SDEC wyprzedza wszystkich swoich wojewódzkich konkurentów. Ponadto nowa technologia stawia Sanok w jednym rzędzie z najlepszymi salami kinowymi na świecie. Technologia, która jest w Waszym kinie, jest absolutnie najlepsza, jaka może być w kinotechnice i w kinach dostępna na całym świecie. Spotkacie się Państwo z informacjami, że kino należy do sieci Sony, czy to w Hollywood, czy w Nowym Jorku, czy w Wiedniu, czy w Londynie. I Państwo będziecie mieli świadomość, że Wasze kino w Sanoku dokładnie jest na tym samym najwyższym poziomie jakościowym. Twierdzę nawet, że Wasze kino, jeżeli chodzi o rynek polski, absolutnie od strony jakościowej przewyższa technologicznie pozostałe kina cyfrowe. Z firmy Sony powiedziano nam, że jest to pierwsza instalacja na Podkarpaciu, więc to nas też dodatkowo cieszy. Nasi widzowie będą mogli obejrzeć projekcje premierowe w wersji 4K, 3D, więc nie będzie trzeba już jeździć do innych ościennych miast. O jakości nie sposób mówić, jakość trzeba zobaczyć i przede wszystkim zachęcam mieszkańców Sanoka do odwiedzenia kina i do obejrzenia jednego bądź wielu filmów. Oto próbka możliwości sanockiego kina w nowym wydaniu. Hello. Premiery filmów 4K i 3D w Sanoku już od 5 lipca. tvpodkarpacie.pl